Kiedyś rozwijały się miasta i powstawały rynki jako miejsca spotkania, tak? Współcześnie chcemy także się spotykać, być razem w przestrzeniach pięknych, z piękną przyrodą, w otoczeniu innych, spędzać wolny czas, często na świeżym powietrzu, często aktywnie. I to odzwierciedla projekt, który dzisiaj wskazało jury jako najlepszy. Tam będzie mikroklimat, który będzie bardzo korzystny, tak jak tu pan prezydent powiedział, dla starszych ludzi. Oni się znajdą w innym mikroklimacie, a nie w środku ulicy z ruchem samochodowym i na chodniku. Art Deco przedstawiło propozycję, gdzie mamy plac, który jest parkiem miejskim, parkiem centralnym, w zasadzie z ukrytą architekturą. Wagę przywiązaliśmy do dostępności dla niepełnosprawnych. Oprócz specjalnych ścieżek, pochylni, tylko zastosowaliśmy dwie windy i trzecią adaptowaliśmy, to przy wejściu do tunelu. Za wszystkimi, którzy wieczorem wejdą do parku, będzie podążało pasmo świetlne. Chcieliśmy, aby rzeczywiście ten park był przeznaczony dla mieszkańców, żeby zaspokajał ich potrzeby. Zebranie tego wszystkiego wraz z inwentaryzacją zieleni, gdzie wiemy, które drzewa są cenne i z pewnością należy je zachować, a które ewentualnie można zamienić na inne nasadzenia. Projekt parku centralnego zaproponowany przez autorów to bardzo silna dominanta przestrzenna, bardzo pięknie ubogacająca pejzaż naszego miasta.